Chciałbym Państwa poinformować dzisiaj, że zakończyliśmy proces łączenia Polskiej Grupy Górniczej z katowickim handlingiem węglowym. Powstała największa w Unii Europejskiej grupa górnicza. Proces bardzo trudny, związany z tym, że obie firmy funkcjonowały na innych układach zbiorowych, inne systemy wynagrodzeń, ale jednak dzięki temu uratowaliśmy tysiące miejsc pracy i utrzymaliśmy stabilne wydobycie węgla energetycznego na Śląsku. Rzecz jest niezwykle ważna. W innym przypadku, jeśli by ten proces nie miał miejsca, katowicki holding węglowy musiałby ogłosić upadłość. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować zarówno zarządom spółek, ale szczególnie stronie społecznej za zaangażowanie i zrozumienie sytuacji, za udział w tym przedsięwzięciu i zgodę na podpisanie umowy społecznej, która dała możliwość wypracowania wspólnego systemu wynagrodzenia, dała możliwość temu, żeby to przedsiębiorstwo mogło działać już w innym wymiarze. Z drugiej strony także zarówno dotychczasowi wspólnicy spółki, jak i nowi spowodowali, że dokapitalizowanie miliardem złotych Polskiej Grupy Górniczej daje szansę na to, żeby zostały wykonane inwestycje, które dadzą pewność utrzymania wydobycia, zapewnienia polskiej energetyce ciągłości dostaw węgla, a więc mamy też tutaj sytuację taką, że także dzięki tej operacji zarówno Polakom, jak i przedsiębiorstwom polskim nawet w najtrudniejszych momentach pogodowych nie będzie brakowało energii elektrycznej. Chciałbym także zwrócić uwagę na to, że Polska Grupa Górnicza i w ogóle górnictwo polskie potrafiło przez 2016 rok jednak pokazać, że można zacząć pracować lepiej. Jeszcze dodatkowych spraw zmian i organizacyjnych, i technicznych, dodatkowego wyposażenia technicznego wymaga wewnętrznie Polska Grupa Górnicza, ale niemniej jednak, jeżeli weźmiemy całość polskiego górnictwa, to strata poniesiona w 2015 roku to jest 4,5 miliarda złotych. Strata poniesiona w roku 2016 to jest 400 milionów złotych. A więc jak z takiego punktu widzenia popatrzymy, to został dokonany już olbrzymi wysiłek związany z porządkowaniem i dający nadzieję na to, że ta przyszłość będzie lepiej wyglądała. Także jeśli chodzi o Polską Grupę Górniczą. Polska Grupa Górnicza powstała równo rok temu, od 1 maja 2016 roku i w jej założeniach, w jej planie biznesowym było założone osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego dopiero od właśnie kwietnia bieżącego roku. Polska Grupa Górnicza uzyskała dodatni wynik finansowy już od października ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę sytuację nową, że trzeba było ratować katowicki holding węglowy, to jednak ta sytuacja i ta poprawa daje nadzieję, że w tej nowej strukturze ta firma znajdzie dobrą ocenę na rynku i potrafi sobie poradzić z wyzwaniami, które ją czekają. Dlatego, że mamy i w budowie kilka elektrowni węglowych, Kozienice, blok energetyczny, 1000 MW, dwa w Opolu, rozpoczęta budowa w Jaworznie, ogłoszony przetarg w Ostrołęce, a więc to jest kilkanaście milionów ton węgla. Jednocześnie część bloków energetycznych starych będzie systematycznie kończyło swoją działalność, a więc jednocześnie
z restrukturyzacją górnictwa, także zaczynamy poważną odnowę naszej energetyki. Dlatego też jakby patrząc na to w perspektywie do przodu, zakładamy, że Polska Grupa Górnicza podoła wszelkim wyzwaniom. Z drugiej strony ścisły właścicielski związek Polskiej Grupy Górniczej z polską energetyką daje gwarancję powstania pewnej synergii. Myślę, że tutaj problemy, które no w tej chwili jakby znikają, wynikną także z wystąpienia pana prezesa. Natomiast też chciałbym tutaj zaznaczyć, że przy tym powstaniu Polskiej Grupy Górniczej cele postawiliśmy sobie praktycznie terminowe, które wydawały się prawie niemożliwe do osiągnięcia z punktu widzenia działań organizacyjnych. Niemniej jednak dzisiaj wszystkie dokumenty zostały przygotowane, wszystkie decyzje, które były wymagane, zostały podjęte. W dniu dzisiejszym także podziękowania dla resortu środowiska, dla pana ministra Jędryska, że koncesje zostały też odpowiednio przeniesione na Polską Grupę Górniczą z Katowickiego Holdingu Węglowego, a więc mamy sytuację taką, że wszystkie sprawy, na które nieraz potrzeba miesięcy, tutaj zostały w krótkich, dosyć krótkich terminach dokonane. A więc widać, że możliwa jest współpraca międzyresortowa, ale także zrozumienie zarówno pracowników, jak i kierownictwa doprowadziło do tego, że finał mamy pozytywny.